Kilka dni temu mieszkańcy północno-wschodniej Argentyny obserwowali upadek meteoru. W zjawisku towarzyszyły intensywne światła i bardzo silny huk. Doniesienie o spadającej kuli ognia pojawiły się w niedzielę 14 października. Zdarzenie miało mieć miejsce między godziną 20:30 a 21:30 czasu lokalnego. Z tego co wiadomo, upadek meteoru był widziany w południowej części prowincji Misiones i północnej części prowincji Corrientes. Sama obserwacja była dość spektakularna, ponieważ światło emitowane przez ten kosmiczny głaz podczas wejścia w atmosferę na kilka sekund zamieniło noc w dzień. W internecie pojawiło się nawet nagranie wykonane z drona, który uchwycił moment, w którym meteor oświecił Plac Wolności. Niedługo po zdarzeniu policja otrzymała liczne zgłoszenia o silnej eksplozji oraz drżeniach i światłach, które mocno zaniepokoiły mieszkańców. Na szczęście, eksplozja i upadek meteoru nie wyrządziły żadnych strat materialnych i ostatecznie nikt nie został ranny.